Pierwsze w czerwcu 2021 roku wydanie Agrowiadomości Non-Stop, a w nich m.in. Trwa nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Dokumenty można składać do końca czerwca. Już tylko 10 dni pozostało na złożenie e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe finansowane z PROW. Od 1 czerwca zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Jak zwykle w wiadomościach raport cenowy ze skupów zbóż, rzepaku, a także żywca i brojlerów kurzych. Trzy pytania naszych widzów, trzy odpowiedzi przedstawicieli terenowej grupy Azoty. Na zakończenie wiadomości cotygodniowe Q&A. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych agencji do 30 czerwca. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wartość ekonomiczna gospodarstwa nie może wynosić więcej niż 13 tysięcy euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem. Dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. Kwota pomocy jest to w formie premii 60 tysięcy złotych, która jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata to jest 48 tysięcy i druga rata 12 tysięcy. Pierwszą ratę wnioskodawca otrzymuje, jak złoży wniosek o pierwszą, o wypłatę pierwszej raty w terminie 6 miesięcy musi złożyć ten wniosek od odebrania decyzji, natomiast drugą ratę składa się po realizacji wszystkich założeń z biznesplanu, na które wnioskodawca ma 3 lata od wypłaty pierwszej raty. Dotacje można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premie można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do terminowego składania e-wniosku o dopłaty. Czasu na ubieganie się o płatności bezpośrednie i obszarowe finansowane z PROW jest coraz mniej. Wydłużony termin mija 17 czerwca. Rolnicy, którzy nie złożą do tego dnia wniosków, mogą zrobić to jeszcze do 12 lipca, ale wiąże się to z proporcjonalnym pomniejszeniem należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Zachęcam, aby jak najszybciej taki wniosek złożyć, ponieważ jeżeli on zostanie złożony później, będą naliczane sankcje terminowe. Możliwe jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po upływie terminu, czyli w tym roku będzie to do 12 lipca. Jednakże w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia będą naliczane sankcje terminowe w wysokości 1% zmniejszenia płatności. Zmiany do wniosków również będą przyjmowane do 17 czerwca. I tutaj analogicznie w przypadku opóźnienia do dnia 12 lipca będą naliczane sankcje terminowe. Przypomnijmy, że obecnie o wsparcie z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych należy się zwracać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji e-wniosek plus. Do rolników nie są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane, a beneficjenci nie mogą już składać oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników agencji. Wszelkie wątpliwości z tym związane można konsultować, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 380 084. W placówkach agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura powiatowe ARiMR, umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników agencji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim amatorskim konkursie filmowym Świat się kręci wokół wsi. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi w dwóch kategoriach wiekowych, od 16 do 25 i od 26 do 40 lat. Film przygotowany w pierwszej kategorii wiekowej ma pokazywać wieś widzianą z perspektywy młodego człowieka. Powinien pokazywać wieś jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz musi wiązać się z planami młodzieży na przyszłość i wskazywać, jak młody rolnik widzi się za kilka lat. Starsi uczestnicy konkursu powinni podzielić się swoją historią, pokazać swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku z wykorzystaniem środków unijnych. Celem konkursu ogłoszonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Zabawa ma za zadanie pokazać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. Film można przesłać do 6 września 2021 roku. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu umieszczone są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce konkursowej. Link do tej zakładki zamieszczamy w opisie wiadomości. 1 czerwca zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty przychodu powodujące zmiany w emeryturach lub rentach wynoszą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3977,10 zł w przypadku zmniejszenia świadczenia, lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to jest 7386,10 zł w przypadku zawieszenia renty lub emerytury. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 18 maja prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają związek z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2021 roku, które wynosi 5681,56 zł. Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 2 sierpnia. Grunt rolny, na którym ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 hektara i minimum 20 metrów szerokości, chyba że graniczy z lasem. Wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 40 hektarów. Zalesienie tych gruntów nie może być sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub też jeżeli plan taki nie został sporządzony, to takie zalesienie nie może być sprzeczne ze studium zagospodarowania przestrzennego albo też jeżeli tych dwóch dokumentów nie ma, no to tutaj ten warunek braku sprzeczności zalesienia weryfikowany jest w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Wsparcie na zalesienie to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł na hektar do 12707 zł na hektar w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, czy są to drzewa iglaste czy liściaste, ale także gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 do 1628 zł na hektar. Ponadto jest możliwość uzyskania premii zalesieniowej wypłacanej przez 12 lat, która wynosi 1215, tutaj stawka jest 1215 zł do hektara. Ta premia ma jakby rekompensować ten utracony dochód z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Ostatni tydzień w skupach to bardzo duża stagnacja w cenach zbóż, spadki cen żywca wieprzowego i brojlerów kurzych, wzrosty w średniej krajowej rzepaku i żywca wołowego. Widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej zmieniły się tylko w dwóch województwach. W obu przypadkach były to zmiany o 20 zł w górę. Jedna z nich miała miejsce w Wielkopolsce, gdzie notowana jest maksymalna cena dla kraju. Jednak cena minimalna, podobnie jak średnia krajowa, pozostały na poziomie sprzed tygodnia.
W przypadku pszenicy paszowej średnia krajowa wzrosła o symboliczną złotówkę. Zmian w widełkach cenowych w poszczególnych województwach, jak na lekarstwo, zmianom nie uległy skrajne ceny dla Polski. 10-złotowa zwyżka najwyższej ceny dla Polski notowanej w Wielkopolsce to zmiana w przypadku pszenżyta. Wzrosła również najwyższa cena w Lubuskim. Co ciekawe, pozytywne zmiany widełek cenowych nie przełożyły się pozytywnie na średnią krajową, która spadła w ostatnim tygodniu o złotówkę. Również o złotówkę, ale w górę zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. Zmian widełek cenowych niewiele, jedynie wyraźniejszy wzrost na Mazowszu i mniejszy w zachodniopomorskim. Skrajne ceny dla Polski bez zmian. Nie tylko skrajne ceny dla Polski, ale również dla każdego województwa są takie same jak przed tygodniem w przypadku jęczmienia. Jedyna zmiana dotyczyła średniej krajowej, która spadła o 2 zł. Na mapie cenowej owsa konsumpcyjnego nie zmieniały się nie tylko widełki cenowe w poszczególnych województwach, ale także średnia krajowa. Ta ostatnia jest wyższa w skali miesiąca o złotówkę, dzięki czemu trend miesięczny zmienił się na zielony. Wyraźnie na plusie miesięczna zmiana średniej krajowej kukurydzy suchej. W porównaniu z początkiem maja zyskuje ona niemal 5%. W skali tygodnia średnia krajowa wzrosła o 5 zł. Co ciekawe, zmiana widełek cenowych tylko w jednym województwie, gdzie o 10 zł spadła maksymalna cena dla Polski. Zmian w skrajnych cenach dla kraju nie było w przypadku rzepaku. W kilku województwach zanotowaliśmy niewielkie ruchy w górę, a z kilku zabrakło danych. Na podstawie wycen z 9 województw średnia krajowa zyskała 18 zł i zbliża się do poziomu 2,5 tysiąca zł za tonę. Prawie 11% w skali miesiąca zyskuje żywiec wieprzowy. Niestety ostatni tydzień nie był udany dla hodowców. Widełki cenowe spadły w 6 województwach, pociągając za sobą obniżkę minimalnej ceny dla Polski o 10 i średniej ceny dla kraju o 7 groszy. Powoli, ale sukcesywnie rośnie średnia krajowa za kilogram żywca wołowego. W ostatnim tygodniu zyskała kolejne 4 grosze, a w skali miesiąca jest wyższa o 15 groszy. Kilka zmian w ostatnich dniach w widełkach cenowych, m.in. 10 groszy zyskała minimalna cena dla Polski. 20 groszy, ale in minus, zmieniła się maksymalna cena dla Polski za kilogram brojlerów kurzych. W ostatnim tygodniu kilka zmian na mapie cenowej i wszystkie miały charakter ujemny. Nie dziwi zatem 17-groszowa strata średniej krajowej, która wyraźnie traci w skali miesiąca. Dzień dobry, dzień dobry. To ja mam dzisiaj przyjemność na odpowiedzenie jedno z Waszych pytań. Pytanie od Orzeł TV. Mianowicie, ile trzeba zastosować wapna, żeby podnieść odczyn pH o 1/10 jednostki? Orzeł wie o tym, że może być dużo zmiennych, typu kategoria agronomiczna gleby bądź inne czynniki. Jednakże podstawowy błąd orzeł jest jeden. Nie można w ten sposób podchodzić do tematu wapnowania. Mianowicie, co trzeba zrobić? Pójść z próbką ziemi do stacji chemiczno-rolniczej i oni wtedy określą Tobie na danej działce odczyn pH plus kategorię agronomiczną gleby. Dzięki temu uzyskasz łatwy sposób dostęp do tabeli, która wykazuje właśnie potrzeby wapnowania w konkretnej sytuacji. Mogą być one konieczne, potrzebne, wskazane, ograniczone, zbędne i dzięki temu widzisz w tonach czystego CaO, ile powinieneś zastosować wapna w danym przypadku. Pamiętaj o tym, że wapno może być na przykład 50%, wtedy taką dawkę z tabelki mnożysz razy 2. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, dzisiaj kolejne odpowiedzi na Wasze pytania. Takie pytanie zadał nam Nikodem W. Chcę zastosować wapno magnezowe na pole o niskiej zawartości magnezu. Jaki nawóz zastosować? Zatem, jeśli chodzi o kwestię wapna magnezowego, pamiętajcie, że ono najczęściej jest z dolomitu, no i niestety dość wolno działa, więc tutaj jeśli chcecie uzupełnić szybko magnez, niestety nie takim wapnem. Takie wapno będzie Wam sukcesywnie podnosiło, jeśli będziecie je co roku stosowali, załóżmy w ilościach tona, dwie, trzy, w zależności od pH, jakie macie. Szybciej działa oczywiście wapno czy tlenek magnezowy, który będzie działał troszeczkę szybciej, ale jeśli chcecie dość szybko uzupełnić magnez, możecie zastosować takie nawozy jak siarczany magnezu, czy w postaci posypowej, bądź w dokarmianiu dolistnym. Na pewno te nawozy pozwolą Wam na podniesienie zawartości magnezu i pozwolą na to, żeby rośliny rozwijały się prawidłowo. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie, będziemy na nie odpowiadać. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Cześć. Pedro W. pyta, czy ma sens dokarmianie nawozem dolistnym 18-18-18 w czasie, kiedy zboże się kłosi? Powiem tak, takie dokarmianie zawsze ma sens, tylko im wcześniej je wykonasz, tym lepsze rezultaty osiągniesz.
O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli to będzie sam początek kłoszenia, kiedy to będzie moment, kiedy kłos dopiero wychodzi z pochwy, tak naprawdę spowoduje to karmienie roślin to, że poprawi się kolor tego zboża, co w rzeczywistości przełożyć się może później na parametry ziarna. Im bardziej będziesz opóźniał ten zabieg, tym mniejszy efekt on przyniesie. Jeżeli ten kłos wyskoczy już na kilka centymetrów nad liście, tak naprawdę działanie tego zabiegu będzie znikome. Nie zaszkodzi on, ale też niewiele pomoże. Jedyny moment, kiedy może on zaszkodzić, to moment, w którym zboże kwitnie. Tutaj musimy pamiętać, że w tym czasie nie wykonujemy żadnych zabiegów. Pozdrawiam, cześć.